Jesteśmy w przerwie meczu pomiędzy Fitofarmem Klęka a internetowym klubem piłkarskim Olimpia Poznań. Ze mną jest Marcin Parus, a więc jeden z tego jakże znanego w regionie klanu Parusów. Marcin, powiedz mi, pierwsze takie pytanko, trochę humorystyczne powiem. Twoja babcia, czyli mama twojego taty, założyciela tego klubu, fantastyczny materiał genetyczny musiała dostarczyć, bo ilu już tych zawodników dostarczyła tutaj do waszego zespołu? No tak, rzeczywiście. Braci aż 9 grało. Tutaj komentatorzy, speakerzy nieraz podają nawet większe liczby. Ostatnio w Luboniu zdarzyło się, że speaker powiedział, że 11 braci Parusów grało. To jest nieprawda, czyli tak już liczby przestanę się pojawiały. No ale faktycznie grało 9 braci, 2 kuzynów jeszcze grało w tym czasie w zespole także. No i jeszcze warto dodać, że 5 jeszcze było. Także łącznie było 14 rodzeństw aż. Czyli razem łącznie, tak jakbyśmy mieli to spiąć, ilu członków twojej rodziny reprezentowało barwy Fitofarmu? No to około 20 na pewno wyszło, z kuzynami, teraz z moimi kuzynami, także z tym drugim pokoleniem, to myślę, że 20 osób by się zebrało już. 20 osób by się zebrało, no imponująca liczba, naprawdę fenomenalna rzecz. Wiemy, że, znaczy może tak, przejdźmy do meczu, bo spodziewałeś się tego, że twoi koledzy tak dobrze rozpoczną te spotkanie w pierwsze 45 minut? No nie bardzo, ostatnie mecze nam trochę nie wychodziły ligowe, mieliśmy duże problemy w poprzednich meczach, zwłaszcza tutaj z Piastem Łubowo u nas, no bardzo kiepsko graliśmy, udało nam się wyciągnąć wynik w ostatniej akcji meczu praktycznie. W Miechanowie graliśmy dobre spotkanie, był mecz dosyć wyrównany, ale znowu w końcu wtedy musieliśmy doprowadzić do remisu. Obrońcy nam bardzo pomagają, zawodzi atak, to dzisiaj też widać. Mieliśmy 2 100% sytuacje, które zmarnowaliśmy, no ale jedna z nich zakończyła się na szczęście bramką i no, możemy się cieszyć na razie z tego prowadzenia i mam nadzieję, że to utrzymamy do końca. A jakie macie plany na ten sezon? O co gracie? No w tym roku łatwo jest awansować, bo prawdopodobnie 4-5 drużyny może wejść, więc trener zakłada, że powalczymy o ten awans. Ale mamy bardzo młody zespół, nawet jeśli nie awansujemy, to myślę, że mamy czas, żeby jeszcze w przyszłym roku, za rok, za 2 lata powalczyć na przykład. Tak, mamy bardzo młody zespół, więc na pewno jest szansa, żeby ten zespół się jeszcze bardzo rozwinął. No i ostatnie pytanko, pokusisz się o wytypowanie wyniku dzisiejszego meczu? 3-0. Okej. Okay. 2 kontry i 3-0 mamy. Tyle Marcin Parus, zawodnik drużyny Fitofarmu Klęka. Przypomnijmy, że do przerwy Fitofarm prowadzi 1-0 z Olimpią Poznań. Dziękujemy bardzo, zostańcie na kolejne 45 minut.